Łukasz Karpiel, Czas Maryi, czyli program, w którym mówimy, jak Matka Boża przygotowuje nas na przyjście swojego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest ze mną pan Waldis Gnieńsztańc, witam serdecznie, podróżnik, katolicki publicysta, ale nade wszystko znawca tematyki objawień, w tym objawień maryjnych. Dzisiaj... Yy... Wszystkie te objawienia, o których mówimy, są szczególne, ale to wydaje się być najbardziej szczególne, gdyż po pierwsze jest pierwsze, po drugie dokonało się jeszcze za życia Matki Bożej, a wreszcie po trzecie, że osobą, która dostąpiła tego zaszczytu był sam, już późniejszy, święty Jakub, apostoł. I jeszcze wiele innych argumentów na to znajdziemy już wkrótce, że jest to wyjątkowe, wyjątkowe objawienie, ale przenieśmy się. Do Hiszpanii i do czasu, w którym Jakub, apostoł, ewangelizuje te tereny. No, no właśnie, bo e, my nazywamy to Nuestra Señora del Pilar. Dzisiaj słowo pilar po hiszpańsku, słowo kolumna. Pilar stricto sensu jest filar, ale kolumna czy pilar możemy używać w dwie strony, nawet jest stricto sensu, kiedyś, i to była ta równica. Kolumna to jest wspierający element architektoniczny tylko. A pilar to, to mogę być osoba lub rzecz uważana za podporę lub postawę czegoś. Wtedy możemy mówić, że apostol to jest filarem wiary tak, hmm. I Ale dzisiaj to, to, to się zmieniało, ale nigdy nie mówimy eh, Nuestra Señora la Columna, nie. Mm -hmm. Jest Nuestra Señora del Pilar. I eh, właśnie tam jest eh, pilar. Eh, Sorbió es en este material jade y eh, también es figura, una figura, de cm. centímetros. Eh, dice hay más figura gotica, que dice bilineal, le dice es figura gótica. Eh, yo he robado barroprado por donde Juan de la Huerta tam, eh, 15 en el siglo viejo. Ale, nuestra señora el pilar es interesante porque es, eh, es y es estricto senso y eso ve avienia y es bilocacia. Tak, znaczy, Matka Boża się żyła. Matka Boża była tak bo to... w Jerozolimie uh -huh. i e, już apostołowie po zielonej e, światki, oni zaczynają jechać na, na, cały, zbiad, to apostoła, na cały świat na cały zbiad, i e, apostol e, Jakub większy, on pojechał do Hiszpanii i w ten sensie było e, bardzo dobre, że istniało e, e, Cesarstwo Rzymskie. Bo to robił, że był łatwo podróżował, tak daleko. I e, dzisiaj wiemy historycznie, że e, apostol był tam w Hiszpanii. Nawet je nie zgasają dokładnie, on był, bo kilka mówią, że on pojechał do Kartagena, miasto Kartagena. Kilka że nie, on pojechał bardziej po stronę, co jest Portugale dzisiaj. Inni mówią, że, że nie prosto do, do, do się dzisiaj się jak Malezją i tak dalej. Ale fakt jest, że w roku 1940 on jest w Saragosie. Saragosa to jest na, tak na północ od Madrytu. Na, na północ w kierunku, kierunku w, w Francji. Tak, Saragossa. Tak. Bo, bo e, musimy pamiętać, to, że to Apostol, e, jako większy on, razem z Żabiętego Piotra, Żabiętego Żabę. Ja nas, są ten, jak trójka, ten, ten, bardzo znany, jaki sens, największe apostoły. I e, on bił Szwiatkę, szemienie Jezusa, Modliwe Ogrody Oliwne i tak dalej. I, bo on, jadę tam do Hiszpanii, i on bił, e, nawet, on bił e, znany właśnie jako Boanerges. Jezus oddał. Ten przydomek, Boanerges, bo on był niecierpliwy. niecierpliwy chciał wszystko teraz i, tak, tak. I był energie znaczy synów Gromu, to, bo on chciał to, że od gromu. razu to, tak. I on jadł do Hiszpanii, zaczął robić apostolat. Ale Hiszpanie nie zewrócili. Ten ludzie pogański tam w ten czasach nie, nie mieli interesu, bo oni, oni nie, że nie byli religijni. Problem jest taki, i oni byli panteiści. Oni mieli ten, ten bogowie, mieli ten celtiveros tam w tych no. czasach. To byli e, jak księżyc i słońce i setki bogów, co? Kiedy, kiedy apostoli mówi, nie, mamy ten Bóg, a to tak jeszcze jedno, no proszę tu do, do panteona. Że, że panteizm to jeszcze politeizm i wszystko. Politeizm i panteizm bardzo dużo tak że no, no dobre. Dlaczego musi być ekskluzywny? Nie, nie, to jeszcze jedno. Się. I oczywiście Zbigniew e, <śpięty> Jakub swój charakter e, taki por, 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 por porywczy. On, on, on się denerwuje, jak to można, to jest prawda, ta, ta, ta. I w danym momencie on już ma pierwsze siódme. E, e, ludzie się nawróci. E, Są znane po, po hiszpańsku, e, Barones apostolikos, to apostolcy męczyzny I, i jest tam ten imiona, ten siódmy, że wszyscy nawrócili, pierwsze. A czyli pierwsze, można powiedzieć, efekty pracy? Efekty pracy. A, tak, to z tych pierwszych? Tak, tak, ten, ten pierwszy i to, to dokładne, że potem, potem byli biskupi, wtedy Torquato, Tesifonce, Indalesio, Segundo, Eufrasio, Cecilio e Isidio, co? są imię doskonale udokumentowane są mi pierwsza rzecz pierwsze pierwsze apostolat pierwsze po lat, e, Jakuba, Bo, ale oni są tam w rok 1940 e, obok ten rzeki Ebro i m, mają ten problem że ludzie nie są na jest bardzo trudno i właśnie w tym momencie jest ta bilokacja matka Boska że biła tam e, w Jerusalenie i e, Jada do, do Hiszpanii. Mm -hmm. pojawia się w Hiszpanii. Pojawia się w Hiszpanii. I By... wtedy, co e, so ona mówi? So, po, proszę czytać to co tak, so... Bo tu, tu, tu mamy ten fragment, w którym Matka Boża przemawia do, do Jakuba, do, 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 do apostoła Jakuba, będąc jednocześnie w Jerozolimie, pojawia się w Saragoście, w Hiszpanii. E, I mówi wyraźnie na, do, do, do Jakuba, że Będąc nad brzegiem rzeki Ebro, przy nim postawisz ołtarz i kaplicę. To będzie miejsce, w którym przez moje modlitwy i szacunek Cnota Najwyższego dokona godnych podziwu cudów i znaków, a zwłaszcza tym, którzy w swoich potrzebach proszą o moją łaskę. A pilar, czyli to miejsce i ta kolumna, będzie w tym miejscu aż do końca świata. I nigdy nie zabraknie w tym mieście, czyli w Saragoście tych, którzy czczą imię Jezusa Chrystusa, mojego Syna. No właśnie i e, to znaczy, że Matka Boska chciała popierać ten apostolat żądrowy. W jaki sens możemy mówić? No proszę, cierpliwości i idź dalej. Potem, więc e, Jakubon wrócił do, do Jerozolimy. Ten, ten siódmy też pojechali, zostali biskupy. Wrócili do Hiszpanii. I zaczyna się ten apostolat do nawrócenia Hiszpanii. Tam w Saragosse byli bardzo dużo męczenników, dokładnie w tym miejscu. I e, to jest dlaczego do dzisiaj zbędujemy los innumerables mártires de Saragossa. Męczennicy z Saragossa. Mę Męczennicy z Saragossa. Są tyle, że nie... Niezliczona ilość. Nie, niezliczona. Wiemy, że jest bardzo dużo, ale ile, nie wiemy. Mhm. I tam w tym miejscu na początku był kaplica, kaplica drewniana. Potem e, robili Kosu. E, mosarabski. Mozarabski. Mozarabski jest bo e, ten katolicyzm stale pod e, kontrole e musulmani. po hispańsko mimo imię I e, bo muzułmani byli nie inosi byli, byli wysoka klasa czy elita ci tenże Tanger i katolicy byli nie, nie mieli tyle prawo jak wolne katolicy po drugiej stronie w czy ci Leon ale oni e, byli najwięcej ludzie tam w Saragozie. I Saragossa bardzo dużo zostało pod kontrolę muzułmanów. Po mm -hmm. potem jest ta rekonkwista, katolicy wracają i robią nowe koszu, robią styl romański. Potem robili koszu styl gotycki Mudehar. Mudéjar to jest słowo od języka arabskiego, że jest mudahen, to jest znaczy ten, który mogę zostać, to są te muzułmanie że mieli prawo zostać mm -hmm. po rekonkursie. Oni zostali, potem już w XII wieku było, było prawo, że ten, który nie jest katolik, może wejść. Ale w tym momencie był mianowicie musulmanski, tam w Saragossa i e, potem robili koszu e, e, baroka, jest ten, ten, um, gdzie mamy do dzisiaj barokowy kościół ten barokowy kościół powiedzmy że jest to kościół nie, byle jaki, nie, 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 nie. nie my, to bardzo jest dużo chyba największa świątynia maryjna albo, albo jedna z większych świątyni bardzo dużo że jest widoczne kiedy ludzie się zbliżają do Saragosa tam jest taka taka bardzo pustynne to nie jest tak żelone i widzimy to gigantyczne to, 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 to ten, ten, ten si, silueta o, o ta bazylika i ta bazylika e, Subshebiu symbolika do Hiszpanii, w tym sensie Hiszpania musi robić apostolat. Uh -huh. I e, jaki sens to jest, e, trochę jak Jasna Góra tu do, do, do Polsce, I, ale, ale ma ten, ten plus, bo Jasna Góra ma ten sens ochrona, czy ochronamy, przeciwko w Koresję. Uh -huh. I tam ma więcej ten sens, idziemy dalej, robimy ta, 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 ta. apostolat dalej. Nie, nie, nie możemy mówić, bo jest trudno, nie robimy. Mhm. To, zawsze, zawsze to, są, miał... to, to wszystko nawiązanie do historii świętego Jakuba. Tak, który tak też. Tak, dokładnie. Miał trudno, a miał podgórkę, był zniechęcony, ale jednakowoż tak. y, poszedł dalej. I e, tam byli bardzo dużo cudów. Mhm. E, albo ludzie, że, 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 że modliło do, do Matka Woska z Pilar. I byli bardzo dużo cudów, właśnie po, aby pokazać hiszpanów, że nie sodajcie, idziecie dalej, dalej, zawsze Matka Woska jest z wami. Ten, ten cud, na przykład chyba jeden naj, najbardziej znany, to był 1443 roku, właśnie bo, bo to był królowa Blanka de Navarra, to znaczy królowa, i królowa umarła, umarła i został trzy godziny, że wszyscy ludzie już się przygotuje do, do, do pogrzebie i tak dalej, msze. i nagle ona wraca do życia. I kiedy wracał życie, oczywiście, szok totalny, bo królowa, tyle ludzi widziała że umarł I ona mówiła, nie, ja, ja, ja widziałam Matkę Boska z Pilar, że mnie mówił, że wróci do, 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 do życia I, I właśnie, a że ona kontynuuje ten, 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 ten dobre życie, ona miała. To się wszystko zgadza z tym, co Matka Boża powiedziała już na samym początku do, do, do Jakuba Apostoła, że w swoich potrzebach proszą o łaskę i tamtej łaski dotrzymają, tamte cuda i znaki będą się działy. Ale to jest pierwsze, ale ta historia tego sanktuarium w Saragoście, tego sanktuarium Pilar, ona z każdym rokiem rozrasta, sa się cudów przybywa. Cały czas są, są cudy, są. So. Pro, proszę Cię, to co tu, tu... Tak, ja sobie tu wynotowałem właśnie, tu jest historia, taką przepiękną historię o dziewczynie z Saragosy, która wpadła do rzeki Ebro, zresztą to jest ta sama rzeka, gdzie Matka Boża nad brzegiem się objawia. Znamy ja kiedy... jej imię, znamy... Tak, znamy wszystko, kiedy prała ubranie i na, oczych, na oczach wszystkich wpadła do tej rzeki, po czym szła po tej rzece e, 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 i mówiła, że to Matka Boża z Pilar wzięła ją za rękę i pomogła jej chodzić po wodzie. To jest pierwszy piękny cud, jest też cud z kalanda, czyli o, o żebraku, który traci nogę, jakbyśmy tak, o tak. tym opowiedzieli. No właśnie, tak. no, no, ten kiba był i jest do dzisiaj ten najbardziej znany. No, zawsze, jak gdzieś w Saragosce szuka, to o to, to, tym się te Tak, Tak. Kalanda, kalanda, to jest miasteczka blisko, blisko Saragosa i jest bardzo interesująca ta, ta historia, bo nawet są dokumenty. O, o, o tego dokumentu oficjalne, Musimy więc zawsze pamiętać, że e, królewskie po hiszpański był zawsze bardzo biurokratyczny. I to było dobre po jednej stronie i bardzo złe po drugiej stronie. Ale oni uwielbiali wszystko, co jest legalne, notariusz. A czy z Państwa, którzy, że przerwę, czy z Państwa, którzy oglądają nasz program, oglądają nasze programy? Pamiętamy, że to nie jest pierwsze taki cud, czy objawienie, które dzięki tej biurokratyzacji przetrwało do naszych czasów. Pamiętam takie historie, które Pan opowiadał, w których też te dokumenty urzędnika, dzięki temu wiemy, wiemy co się stało, ale a proszę. Ale, ale wracamy do, do, do tego cuda i tu jest ważne, bo dzięki ta, ten systemom biurokratycznym mamy wszyscy dane o ten cud. Tak, i to jest właśnie cud o tyle, o tyle przepiękny, że to jest właśnie o żebraku, czy może nie braków, kiedyś nie był żebrakiem, ale, ale jest człowiekiem, któremu się w miarę, w miarę powodziło i on traci, traci traci nogę, ulega wypadkowi w 1637 roku y, traci nogę. No i jego los zaczyna być trudny, traci pracę i skazany został na, y, na to, aby żebrać. I to, ów ten człowiek, Miguel Juan Pelik. Cer, pelicer, I CER, Tak, tak. Jeżeli czyli tak. I on miał, on miał to operację dokładnie w ten Hospital General. Tam w Walencji jest napisane, są dokumenty. Taki I rok tak. robimy taką operację. Ten człowiek został bez nogi. Tu ta, 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 ta. Możemy prześledzić całą, całą, całą tą historię. Po czym on wraca? Wraca do, do, do Kalandy, czyli tego miasta niedaleko, niedaleko Saragosy. I tam znowu ma sen. W którym śni, że na obu nogach pielgrzymuje do, do, do Saragosy, do tego sanktuarium Pilar, i kiedy ten żebrak budzi się, okazuje się, że ma obie nogi, tak jak, tak jak mu się wtedy przyśniło e, i tak jak. Jesteśmy prawie pewni o tym, że tak jak wymodlił, wymodlił i tak o co, o co zabiegał, więc to się stało, to się stało cudem. A to jest właśnie taka bardzo piękna historia takiego wiary i zaufania, że nawet właśnie w trudnej sytuacji, po raz kolejny, to jest trudna sytuacja, w której Matka Boża, Matka Boża przychodzi. I e, interesujące tutaj jest tego, że jak on miał tę operację, nie mogę pracować i on żebra, on poszedł tam do Pilara, oczywiście jedna noga tylko, i on żebrak i ci e, dwa lata on został tam i wszyscy widzieli, to jest ten biedny żebrak, ten nie ma noga, są so on był znany. To nie, i, uh -huh. I to jest dlaczego, kiedy on wraca do Kalanda i bił ten cud, był bardzo dużo e, ludzi że on nie ma noga. I oczywiście wtedy idzie burocracja hiszpańska, zaczyna się, e, sędzia, notariusz, kto to, to widział, ta 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 ta. I, świadkowie. E, świadkowie. i e, to był... Bardzo znany, był bardzo dużo świadkiem, że widzieli, że on tam jest, księdz i tak dalej. I to był tak znany, że e, kiedy arcybiskup oficjalnie deklarował, że to jest cud, bo niemożliwy że człowiek nagle ma znowu nogę, nawet król Hiszpanii w tym czasach był Filip IV, chciał to zobaczyć. Nie niemożliwe, to był szok. I e, faktycznie ten, ten Człowiek, on pojechał tam do e, Madrycie, gdzie był ten, ten król wtedy, i aby, a on pokazał, że to i, i król był zaskoczony, że faktycznie coś takiego, takie, że wszyscy widzieli. I e, był tyle cudów, że potem był e, jeden e, ksiądz, on się nazywa Felix Yamada, on, on pisał książki, że tam są wszyscy cudy, są 59 inne cudy. Ten książki do dzisiaj ludzie mogą czytać tam na internetu. E, oczywiście po hiszpańsku się da czytać bez problemu, tylko to jest ten styl taki barokowy w tych czasach, że nie, nie mówię prosto, zawsze mówię takie figury. Ale jest interesujące, bo on, on mówi ten człowiek, taka data, został tego. I wtedy są inwalidzki, jest w chodzą. Są niewidome, które odzyskają fruk i nawet same imię, nazwisko. Ten dziecko, Manuel Serrano w taka data, Domingo de Saludes taka, taka data, i tak Potem są chory ludzie, które nagle wracają do zdrowia. Są też ludzie, że byli niesprawiedliwi, i Matka Boska, są zrobił, aby będzie znane, że on nie był winny. Albo są ludzie, są niewoli, padali w ten muzułmani, po hiszpańsku mówimy moros, moros jest o Mauritania, moros, Maur, Mauras, tak, tak. mm -hmm. i eh, bardzo często byli ataki piraty i, i są ten cud, że, że on był niewolnik tam eh, w Algerii i nagle kiedy się obudzi, jest znowu Hiszpanii. Wtedy to oczywiście takie sude, że ten człowiek nie był, i że jest. Uh -huh. I to wszystko, co Matka Boża zapowiedziała Jakubowi, to Jakubowi. się tam dzieje w tym szczególnym miejscu. Tak, ale ja myślę, że najważniejsze od tego wszystkiego był, że potem, kiedy Chrystol e, Kolumbus poszedł do Ameryki, odkrył Amerykę, to był dokładnie ten sam dzień jest zidentyfikujemy nasze no, so senore Pilar. To znaczy 12 października no I, i to mm. bił znowu do uh, ludzi hiszpańskich, jak e, to samo, nie zrobił apostol Fientel Jakuby, teraz wy musicie to robić, teraz wy musicie iść do nowi świata i ewangelizować ten nowy świat. Dzisiaj was, bardzo często e, historycy, ja pamiętam kiedy uczyli mi historię w szkole, potem w uniwersytecie i oni mówią, nie robili to za pieniądze. To nieprawda. To jest absurdalne, bo gdyby to był za pieniądze, wszyscy kraje europejskie pojechali tam od razu. To by było bardzo trudno, potrzebowała bardzo już organizacja. Właśnie ta organizacja inny kraje nie mieli. Hiszpanie mieli, bo mieli Każdy Raz oni mieli nowe, nowa Rzemia, tam Hiszpani, już widzieli jak to się organizuje legalnie, jak to robić, kto komanduje, kto ma delegację od króla, ta, ta, ta. I to jest dlaczego, kiedy oni pojechali po drugą stronę ocean, już mieli cały ten aparat legalny i to jest dlaczego to działo. Plus ten fakt, że oni traktowali to jako misja. No właśnie, już o tym rozmawialiśmy, właśnie jak tak to, to tak podejście Hiszpanów do, 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 do krzewienia wiary jest bardzo takie charakterystyczne. Tak, bo dzisiaj bardzo często e, mówią, że nie, oni to robili za słoto, tylko, bo było słoto. To prawda, było bardzo dużo słoto, było bardzo dużo inne... E, Nové, e, kakao na przykład mm -hmm. kakao sa byť tak populárne, e, ten čekoláda, že kedy kedy oni sa brali pierwsze kakao tu, do do Europa e nihi korzystali to bo oni dostali to i oni sa začali pić dušu kakao potom všici ludzie ti že o e, som son je regula vento kakao i le piť, nie sa piť pić čas mm -hmm. so e, I to byli faktycznie ludzie, gdzie tam nie wszyscy byli bogaci. Kilka byli bogaci, ale reszta pojechał do Ameryki, bo mieli ta intencję misjonarzy. I na początku to było bardzo trudno, bo nie, nie było tylko, że natura jest trudna, że indiane są bardzo często bardzo trudne też. Ale e, też byli piraty, byli furagany, było tego i tamtego. Ale jak był po jednej stronie fakt, że e, Dzień e, odkryty Ameryka i Dzień Pilar jest to samo. I to ma znaczenie Apostolska bardzo tak jasne. I wtedy przypada Święto Narodowe w Hiszpanii. Święto Narodowe w Hiszpanii. I to jest dlaczego są tyle miast, gdzie nazywa się Pilar, czy mają jakiekolwiek relacje z Pilar. Bazylika z Pilar. Są gdziekolwiek, prawie wszyjszy kraj. Mają z Bogiem Bazylika z Pilar. I potem pamiętajmy, że bardzo szybko był e, e, obawiony Guadalupe. I potem inni. Wtedy e, w Hiszpanii ta, ta idea, że my musimy robić dokładnie jak robił apostol, e, święty jak, Jakub Wienczi, to był bardzo jasny I e, królowie bardzo dużo, e, królowie Hiszpanii bardzo dużo ochronali Indiany. To nie jest, to, to nie jest jak inne, inne kraje, że traktowali, a, tak, taki ludzie, to, to są zero. Protestanci, kiedy pojechali do wstanek, co robili? One zamordowali ten Indiany. Co To nie mamy tu, tylko my, takie ludzie wybrane, tylko my znamy Biblia a wy do w w Kraj hiszpański był dokładnie odwrotny. Tyle, że dzisiaj bardzo rzadko stara rodzina hiszpańska w Ameryce Południowej nie ma krew indiańską. Ja mam krew indiańską. To, to niemożliwe, nie, nie ma jak. Dlatego też wtedy świętuje nie tylko Hiszpania, ale jest to święto też całego świata hiszpańskiego. Tak, tak, tak. I to, to kiedy ten, ten Indigenista teraz mówi, że oni są e, przeciwko e, Hiszpanii, to jest bez sensu. To jest ludzie jak Chávez, ten komunista, że e, nie, lu, nie lubili że Hiszpanii, ewangelizowali Nowy Świat. I dzięki to jesteśmy katolicy. Uh -huh. Ale to też jest ciekawe, że w taki kraj, który właśnie tą misję ewangelizacyjną tak poważnie do niej podchodził, no dzisiaj jak gdyby zaprzeczył temu wszystkiemu, że A współczesna ta, ja, Hiszpania ja. to jest, no, można powiedzieć, taki lewicowo-lewacki. Ta, le, bo, bo Hiszpanii to jest ciekawe, Hiszpania jest bardzo, e, zaprzeczył si, no, tak czy nie. I albo są katolicy, albo są ateiści. Yes, now ja znałem, miałem przyjaciel tam w Hiszpanii, że jego matka decydowała zostać protestancka. I jej braci, że byli ateisty, totalnie mówili, ale słuchaj, gdyby wierzysz na Boga, proszę wierzysz na prawdziwa Boga, nie coś takiego, bo to, to, to nie ma sens. I to do jest mentalno hiszpańskie. Wierzysz w Boga, katolik. Uh -huh. Nie wierzysz, no dobre ateista, coś innego, ale mieć taka fałszywa religia, nie, to nie pasuje absolutnie do... To jest, jest tak głębokie, ta idea o, o, o religia katolicka jest nasza religia. Mm. I e, e w ten, e, na ta koncepcja religijna, Nuestra Señora Pilar to jest punkt centralny. To jest coś, że, że każdy człowiek, że ma krew hiszpańską i, i, i kocha ta kultura katolicka hiszpańska, Pilar jest coś, bez tego nie... Nie widzimy, jak to, jak to ma sens. To, to jest misja hiszpańska, misja apostolska, to jest normalne. I cudy eh, o ten Matka Woskara Pilar są cały czas, nawet teraz. I ostatni biegł właśnie na wojna domowa hiszpańska. Mm, mm, tak, tak, tu już kiedyś wspominaliśmy trochę o tym, ale jakbyśmy jeszcze raz przypomnieli, czyli wojna domowa, spadają bomby, komuniści bombardują sanktuarium w Pilar w Saragoście. E, jedna wpada do, bomba do rzeki, jedna na plac, a dwie bomby wpadają do świątyni. Tak, tak, e, do kupuła, ile dziura tam w i Okazuje się, że te bomby, które wpadają do świątyni, nie eksplodują. Nie eksplodują. I do dzisiaj są, są no, pokazywane tam na szanie. Są flagi o ten kraj eh, z Ameryki Północnej, są kilka flagi i tam są te dwie bomby, gdzie się do dzisiaj, bo widzimy jak Matka Boska ochrona swój miesiąc, ten, ten pilar jest do dzisiaj i zostaje. Do koniec świata. A ja bym się zwrócił uwagę na to, co, co Matka Boża mówi, że to jest to miejsce, w którym nie zabraknie nigdy wyznawców Chrystusa. Bardzo mi ujmują takie, takie interwencje i takie słowa. O Portugalii podobne słowa mówi, że tam wiary nigdy nie, nie, nie braknie, że się. W Fatimie. W tak. Fatimie, tak. To jest, to jest takie. widać. Że są takie szczególne miejsca i warto, warto o, nich, o nich wiedzieć, tym bardziej, jak się chce zrozumieć świat hiszpański i Hiszpanię. Bo to, to jest ciekawe. Ja mi się tego idę też w ten sens, że Hiszpanii i Portugal byli kraj bardzo apostolski. Ja, ja pamiętam, że jeden raz czytałem, nie wiem czy to prawda, ale mówili, że połowy świat katolicki modli po hiszpańsku. I to bardzo prawdopodobne, bo faktycznie ten, ten, ten apostolat hiszpański był gigantyczny. Ludzie, ludzie nie mają pojęcia, jak Hiszpanii, że mogą korzystać z ten mocarstwo mocarstwa, był aby grać ziemia tu i tam i robić tu w Europie i walczyć przeciwko Turków czy tam innym muzułmaninom. Nie. Robił gigantyczny wpływ, aby jechać po drugiej stronie świata, ewangelizować. Idzie się dalej do, do, do Filipin, idzie mhm. się dalej, pojechali do Wietnamu i tak dalej. Są małe historie, cały ten apostolat, na przykład w Wietnamie jest biskup hiszpański, jest męczennik. Był, y, on jest Męczarnikiem XIX wieku. So, cała ta historia o tym apostolat hiszpańskim jest mało znana, mhm. ale faktycznie y, y, Hiszpania apostolat to jest jeden Słowo. Ale jak ktoś ogląda. I dzięki Matka Boska. Otóż to, jak ktoś ogląda nasze programy, to na pewno dużo, dużo więcej się dowiedział o tym apostolacie hiszpańskim. Y, i tak jak mówię, jeszcze jedno zdanie, też właśnie ta wytrwałość, która jest, że mimo problemów, e, mimo trudnej sytuacji, być może pewnie po ludzku, po ludzku prawie, że nie do, nie do przejścia, warto zawierzyć Matce Bożej e, i podążać i apostołować. Co o czym ta historia świętego Jakuba. Przekonuje i to objawienie, objawienie w, w Saragoście o tym też nam mówi. Warto o tym pamiętać. Zresztą święty Jakub to Santiago di Compostela, całe to sanktuarium, o którym też może kiedyś, kiedyś powiemy. Jest to wszystko bardzo fascynujące. Bardzo serdecznie dziękuję za, za rozmowę. Gościem jak zawsze programu Czas Maryi był pan Waldis Grimszańs, a ja nazywam się Łukasz Karpiel. Kłaniam się z Panem Bogiem.